W tym filmie pokażę wzór na pochodną funkcję odwrotną, a także pokażę przykład zastosowania tego wzoru. Może zacznijmy od przypomnienia, co to jest funkcja odwrotna, albo w ogólności odwzorowanie odwrotne, czyli powiedzmy, że mamy zbiór X, zbiór Y i mamy między nimi jakieś odwzorowanie, które nazwijmy sobie F, czyli mamy tu punkt X, o, każdemu punktowi X przypisany jest pewien punkt ze zbioru Y, czyli f od X. I teraz to, funkcja, odwzorowanie odwrotne do f to jest takie odwzorowanie, którego dziedziną jest zbiór Y, ono idzie w przeciwną stronę, no, nazwijmy je może G. I co, jego podstawową własnością jest, taka, że jeżeli zaaplikujemy G do f od x, to otrzymujemy z powrotem x, czyli g od f od x i to jest z powrotem x dla każdego x należącego do zbioru x. No i to jest wtedy g nazywamy odwzorowaniem odwrotnym do f i zapisujemy g równa się f do minus pi. No i jeszcze jest drugi warunek, te odwzorowania są wzajemnie odwrotne, czyli f jest odwrotne do g, czyli f w punkcie g od y to jest y dla każdego y należącego do y. Prawda? Wtedy g jest f do minus pierwszej i f jest g do minus pierwszej. Tak to jest z tymi odwzorowaniami odwrotnymi. To jest tylko przypomnienie dokładnie, jeżeli nie bardzo wiecie, o co tutaj chodzi. Zachęcam do obejrzenia naszego filmu o odwzorowaniach odwrotnych na naszym portalu. Dobrze, teraz powiedzmy, że nasza funkcja f jest różniczkowalna, czyli spróbujmy teraz napisać tę tożsamość i zobaczmy, co możemy powiedzieć o tych. Czy możemy coś powiedzieć o pochodnej funkcji g, o ile wiemy, że f jest różniczkowalna. Tak? Czyli mamy taką tożsamość dla każdego x. No i teraz oczywiście nie mamy dowolnych zbiorów, tylko x jest zmienną rzeczywistą, taką, że prawda, możemy różniczkować i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz powiedzmy, że zróżniczkujemy tę tożsamość po x obie strony. Tak? Prawda? To jest dla każdego x, czyli mamy równość funkcji. Prawda? Jeżeli funkcje są równe, to ich pochodne również. Teraz tutaj zastosujemy wzór na pochodną funkcji odwrotnej, czyli co to jest? Czyli to jest tak, pochodna funkcji g w punkcie f od x tak? I to trzeba pomnożyć przez pochodną funkcji f w punkcie x. To jest pochodna lewej strony, a po prawej stronie otrzymujemy pochodną x po x, czyli 1. Teraz chcę od razu tutaj powiedzieć, że myśmy tutaj w gruncie rzeczy zastosowali wzór na pochodną funkcji złożonej, ale w tym twierdzeniu o różniczkowaniu funkcji złożonej jest założenie, że f i g są różniczkowalne. Czyli my tutaj właściwie za chwilę otrzymamy pewien wzór na pochodną funkcji odwrotnej, ale my tego wzoru nie udowadniamy. My korzystamy z takiego twierdzenia, które mówi, że rzeczywiście jak f jest różniczkowalna i odwracalna, to i zaraz zobaczymy, jeszcze pewien warunek trzeba założyć, który nam tu naturalnie wyjdzie, to funkcja odwrotna też jest różniczkowalna i otrzymamy wzór na pochodną funkcji odwrotnej. Czyli co, teraz jeżeli podzielimy przez f' od x, no oczywiście musimy założyć, że f' od x jest różne od zera, więc powiedzmy, że założymy to sobie, to otrzymamy następujący wzór na pochodną funkcji g, czyli g' w punkcie f od x to jest 1 przez f' w punkcie x, albo jeszcze wyraźnie korzystając z tego, że g to jest f do minus pierwszej, czyli pochodna funkcji odwrotnej obliczona w punkcie f od x to jest 1 przez pochodna funkcji f w punkcie x. O, i to jest dobry wzór na pochodną funkcji odwrotnej, czyli znając pochodną f, wiedząc, że f jest odwracalna
I wierząc w to twierdzenie, które mówi, że wtedy f do minus pierwszej też jest różniczkowalna, mamy wzór na pochodną funkcji odwrotnej. Spróbujmy teraz zastosować ten wzór dla w jakimś takim znanym przypadku. Powiedzmy, że nasza funkcja f od x to jest funkcja wykładnicza e do x, albo inaczej inne oznaczenie exp od x. Teraz wiemy, że pochodna tej funkcji to jest taka miła funkcja, która ma tę własność, że jej pochodna jest z powrotem nią samą, tak? Czyli exp od x. Tak? Czyli pochodna funkcji wykładniczej jest z powrotem funkcją wykładniczą. Teraz wiemy, że funkcja wykładnicza jest odwracalna i jej odwrotna to jest logarytm naturalny. A logarytm naturalny to jest exp do minus pierwszej. Wtedy prawda, dziedziną funkcji wykładniczej są wszystkie liczby rzeczywiste, zbiorem wartości są liczby dodatnie. No i ten logarytm z kolei wobec tego dziedziną logarytmu są liczby rzeczywiste dodatnie, a zbiorem wartości są wszystkie liczby rzeczywiste. Zobaczmy teraz, że ten wzór daje nam możliwość obliczenia pochodnej logarytmu. No spróbujmy zastosować ten wzór dla naszej funkcji wykładniczej i logarytmu. Czyli zamiast f do minus pierwszej mamy logarytm naturalny, jego pochodna w punkcie f od x. No f od x to jest e do x. I co to jest? To jest 1 przez pochodna funkcji f, czyli pochodna funkcji wykładniczej, czyli z powrotem funkcja wykładnicza w punkcie x, czyli przez e do x. No dobrze, ale funkcja wykładnicza, wiemy, że no, logarytm był odwrotną, czyli zbiorem wartości funkcji wykładniczej są wszystkie liczby rzeczywiste dodatnie, czyli każda liczba z dziedziny logarytmu jest w postaci e do x. Czyli innymi słowy, jeżeli e do x nazwę sobie y, to mam pochodna logarytmu w punkcie y, to jest 1 przez y. Prawda? Czyli ten wzór daje nam możliwość obliczenia pochodnej funkcji odwrotnej, znając pochodną funkcję f, czyli jeżeli wiemy, że pochodna funkcji wykładniczej jest nią samą, to otrzymujemy wzór na pochodną logarytmu 1 przez y. Można też postępować odwrotnie, jest sposób definiowania najpierw logarytmu no, jako funkcję pierwotną do 1 przez x. Może tutaj napiszę, jak ktoś wie, co to jest funkcja pierwotna, to będzie wiedział, jak nie, to tylko to będzie takie taka sygnalizacja. Można zdefiniować logarytm jako funkcję pierwotną, konkretną, całkowanie od jedynki do x dt przez t. I wtedy funkcja wykładnicza jest funkcją odwrotną do tak zdefiniowanej funkcji logarytmicznej. I znowuż korzystając z tego wzoru, dostajemy, że pochodna funkcji wykładniczej jest nią samą.